kosza Redeco. www.redeco.pl. To były kolejne bardzo udane mistrzostwa świata dla ekipy Fightera Wrocław, więc warto poświęcić parę słów architektowi sukcesów, a jest nim trener kickbokserów Tomasz Skrzypek. Po raz kolejny perfekcyjnie przygotował swoich zawodników do zmagań na najwyższym szczeblu. Pierwsze złoto wywalczyła, co nie jest niespodzianką dla fanów sportu walki, Paulina Bieć. Od kilku lat jest ona niepokonana w kategorii plus 70 kg i z trudem znajduje godne siebie rywalki zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Tym razem wyższość wrocławianki musiała uznać w finale tej kategorii Rosjanka Jekaterina Zybalikowa i pani Paulina po raz kolejny mogła z dumą cieszyć się z tytułu mistrzyni świata w kickboxingu. Drugą zawodniczką fightera, która znalazła się na najwyższym stopniu podium, była Róża Gumienna. W finale kategorii do 65 kg pokonała francuskę Sidi Perot. To nie koniec sukcesu wrocławian. Srebro w Brazylii wywalczył Dawid Kasperski, który reprezentuje barwy Panchera Wrocław. Ogółem były to udane zawody dla Polaków. Poza Dolnoślązakami medale wywalczyły Sandra Drabik, Kinga Siwa, Kamila Bałanda oraz Michał Mączka, Marcin Parcheta i Paweł Biszczak. Nowe centrum squasha Redeco. www.redeco.pl